Witam Was serdecznie w kolejnej części vloga. Podsumujemy Grand Prix Chin. Studium nagraniowym za pamięci jest ciągle Dacia Duster, o której mam nadzieję opowiedzieć trochę więcej. Natomiast od razu przejdziemy do Formuły 1, do wyścigu, który niesie nam znowu, jakby potwierdza te nadzieje wielkie na bardzo ciekawy sezon. I chodzi nie tylko o to, że mieliśmy znowu kawał dobrego ścigania po tej Australii, która była mocno przeciętna i fajnym Bahrajnie i chyba jeszcze przy Chinach. No mamy taki rozchwianie, jeśli chodzi o układ sił, że naprawdę się to robi coraz bardziej obiecujące. Najciekawsze w tym wszystkim jest zmiana układu sił między kwalifikacjami, gdzie ostatnio ewidentnie rządzi Ferrari, a wyścigami, w których Mercedes jest bardzo mocny i Ferrari to wie, jadąc na wyścig, że jest bardzo mocny, bo się go boją, ale o tym jeszcze Wam powiem, dlaczego, z czego to wynika, jeśli chodzi o strategię wyścigu. Pogadamy też sobie trochę o Maxie, jak go oceniać trochę też Sebastianie Vettelu. Tematów jest dużo, więc lecimy z koksem. Przede wszystkim na rozpoczęcie kunsz Daniela Ricciardo, szóste zwycięstwo w karierze i tak jak mówił na konferencji, prawdopodobnie wszystkich sześć zwycięstw to były jakieś wyjątkowe sytuacje. I w rewelacyjnym momencie, teraz kiedy szuka nowego pracodawcy, może już znalazł nawet, ale negocjuje nowe kontrakty, przepraszam, Daniel Ricciardo odwala nam taki show, tak? Bo jedna sprawa, że faktycznie był na lepszej strategii, bo Red Bull zrobił najlepsze zagranie ze wszystkich ekip, zmienił opony nowe, ale druga sprawa to, co wyprawiał na torze i te jego wszystkie manewry wyprzedzania. Najbardziej spektakularne, co jest dość ciekawe, na obu Mercedesach. Czyli z Mercedesami było się chyba trudniej ścigać się w tym wyścigu, tak mi się wydaje. Najpierw atak na Lewisa Hamiltona, bardzo ładny z takiego, to jest tak znowu znak firmowy Daniela, że z takiego naprawdę dużej odległości niejednego rywala już na tym złapał i oni wiedzą, że on tak jeździ i cały czas on to mu robi jakoś z takim wyczuciem, że oni po prostu ciągle nie zakładają, że on może aż tak daleka zaatakować i tak mocno spóźnić hamowanie i zmieścić się w torze. Więc to jest absolutnie... No wyborny, rewelacyjny kunszt, nie wiem jak on to mierzy, ale właśnie ja od długiego czasu już dowodzę, że jest wybitnym, być może najlepszym racerem Formuły 1 Daniel Ricciardo i to właśnie widać w takich momentach, kiedy to są już naprawdę kwestie dosłownie centymetrów, może mniej, kiedy jak coś zrobisz o centymetr albo dwa za daleko, to wychodzi z tego kaszana i to będzie przykład Maxa Verstappena, o którym zaraz mówimy, a kiedy to zrobisz w punkt, tak jak on to potrafi, to wychodzi z tego majstersztyk. I to właśnie zrobił Daniel, atakując Lewisa z tak daleka kolejnego kierowcę i to tak wyśmienitego jak Hamilton, który tak świetnie walczy. Zaskoczył no, atakiem, którego on się nie spodziewał, bo wydało się za daleko, wejście idealnie pod pachę. No i po prostu przepiękny, precyzyjny przejazd zakrętu, bez żadnych tam kontrowersji, tylko po prostu z absolutnie rewelacyjnym manewrem wyprzedzania i pokonaniem trochę jak dzieciaka czterokrotnego mistrza świata. Nic nie mówiąc Lewisowi, tak? To jest po prostu, Ricciardo jest po prostu wyśmienitym kierowcą wyścigowym. Drugi na Bottasi, to jest trochę więcej kontrowersji. Toto Wolff powiedział, że być może manewr, atak na Valtteriego był trochę brutalny, ale zadziałało, mówi Toto Wolff, szef Mercedesa. Valtteri trochę mu w tym pomógł, unikając kolizji, ale takie są wyścigi i to jest wspaniale. To jest dość ciekawy cytat, że unikając kolizji, dlatego że na przykład w ataku Maxa Verstappena na Lewisa Hamiltona w Bahrajnie Lewis nie pomógł Verstappenowi, nie unikając kolizji, tak? Więc to jest takie, faktycznie to chodzi o to, że nikt by nie miał pretensji do Bottasa, gdyby Bottas jednak też drzwi zamknął. Faktycznie, nie? To byłby incydent wyścigowy, tak? Więc no tutaj to w punkt, natomiast inna sprawa, czy to jest dobrze, czy źle ze strony Bottasa, za chwilę o tym mówimy. No i znowu, jego zdaniem Bottas przejechał najlepszy wyścig. Jako jedyne bezbłędne wyścigi powinien był wygrać Grand Prix Chin. Też myślę, że zasłużył na to zwycięstwo, natomiast Anthony Davidson podczas rewelacyjnej analizy na Sky nawiązał do tego, czy my też rozmawialiśmy i w necie, i na vlogu, czy gdyby jakiś inny kierowca jechał za Sebastianem Vettelem w Bahrajnie, to czy na przykład Lewis Hamilton albo Daniel Ricciardo, tym bardziej, to czy Vettel by wygrał Grand Prix Bahrajnu? I no wiadomo, tego nie sprawdzimy, tutaj sobie możemy gdybać, natomiast znowu Davidson tutaj no, nawiązał, że no, być może jednak jakby jechał Ricciardo, to ten wyścig wygrałby inny kierowca. I tu dochodzimy do takiego sedna problemu Bottasa, który wskazuje od naprawdę długiego czasu, szczególnie odkąd się znalazł w takich... No nawet zanim przyszedł do Mercedesa, zwracam uwagę, że jest zbyt pasywny w pojedynkach, że jest zbyt taki rozsądny i że kierowcy mogą po prostu na tym grać i na tym zagrał Ricciardo teraz. Mówiłem i pisałem o tym od dawna, że... Są takie momenty, kiedy kierowca musi po prostu coś zrobić i zaryzykować kolizję. To też zrobił Hamilton teraz w Chinach, o tym zaraz powiemy. Tylko po to, żeby pokazać innym kierowcom, że pewnych numerów ze mną nie zrobicie. Także po prostu Wam nie ustąpi i będzie zdarzenie i trzeba to poświęcić. Bottas to zrobił raz z Raikkonenem.
czy może dwa nawet, bo oni mieli dwie kolizje, ale chyba raz, jedna była taka, gdzie Bottas, no moim zdaniem specjalnie pojechał tak, jak pojechał, wiedząc, że się zdarzą, tylko po to, żeby pokazać Kimiemu i kilku innym kierowcom, że sorry chłopaki, ale takich numerów ze mną robić nie będziecie. No ale niestety aż tak dobrze nie zadziałało, no bo tutaj nagle Daniel Ricciardo atakuje takim, on, no takim naprawdę, może nie brawurowym, ale bardzo ostrym i naprawdę ryzykownym manewrem, kiedy Bottas dwa razy się go stara zablokować i widać, że się trochę waha, że tutaj docina, myśli, że Ricciardo nie wejdzie, to jeszcze raz robi ruch, prawie się zdarzają. W ostatniej chwili Bottas wyśmicie perfekcyjnie odpuszcza tak, żeby nie doszło do zdarzenia i Ricciardo egzekwuje. To jest egzekucja, to wyprzedzanie, jadąc dalej. No i teraz tak możemy zacząć dyskutować, czy w tym momencie jednak Bottas nie powinien był czegoś zrobić, no nie wiem, no doprowadzić do tej kolizji, wiem, że to głupio brzmi teraz, tylko po to, żeby pokazać Ricciardo i innym kierowcom, że sorry chłopaki, ale są jakieś granice absurdu, tak? Nie zawsze będę aż taki rozsądny, nie zawsze będę tym mądrzejszym, bo to o to chodzi, który dowiezie punkty, ale straci zwycięstwo. Nie no, ostatecznie jasne, że lepiej dowiózł do mety 18 punktów za drugie miejsce, zamiast wypadać z toru, natomiast no to jest problem Bottasa i on sprawia, że dopóki Valtteri nie będzie tak, nie dostanie samochodu totalnie dominującego i kierowcy, który jest od niego wolniejszy w zespole, to raczej no, nie będzie mistrzem świata, no bo w tych sytuacjach, kiedy naprawdę trzeba po prostu pojechać trochę jak taki no łobuziak, tak? Jak drań, tak to nazwijmy, i po prostu pokazać komuś coś, tylko po to tu prove a point, jak to kiedyś Rosberg tłumaczył w Belgii po zderzeniu z Hamiltonem, miał rację, tak żeby coś tu mógł pokazać, no to dopóki tego nie będzie miał robić, no to będzie musiał liczyć na lepsze auto, co jest akurat ciekawe, dlatego że w tym momencie zwrócił uwagę, że po raz kolejny Bottas był szybszy od Hamiltona i pojechał lepszy wyścig, lepsze kwalifikacje, tutaj coś się dzieje naprawdę niesamowitego, bo to nie jest tak, że to Valtteri zrobił jeszcze większy skok, wiadomo, że to jest do jego drugi sezon w ekipie i że dużo się nauczył, patrząc na Lewisa i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, tutaj cały czas moim zdaniem klucz tkwi, tak jak zawsze było, w psychice Lewisa. On tam coraz bardziej jest zdołowany. Tak, kiedy było wiadomo już w Bahrajnie, że będzie miał wymianę skrzyni biegów i tak stracić 5 pozycji, to tam już nie do końca mu to dobrze działało. I no, jeszcze raz się potwierdza to, że Hamilton, jak wszystko idzie doskonale, jak ma szczególnie teammate'a takiego jak w zeszłym roku Valtteri, że jest królem zespołu, no to przejeżdża najlepszy sezon w życiu i jeździ pusty, jak znowu wyśmienicie wybitnie. Ale w momencie, kiedy coś tam zaczyna się dziać, no to w tym momencie te emocje Lewisa znowu z niego wychodzą. Słuchajcie, nie ma ideałów, tak? Znaczy ja wiem, że dla tych osób, dla trasów po prostu to jest absolutna konfabulacja i Lewis po prostu ma ciągle ja ze stali i to wszystkie inne okoliczności sprawiają, że mu idzie gorzej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak, osoby, które nie mają tego, no ewidentnie widać, po raz kolejny się potwierdza, że także na tym diamencie też jest jakaś ryska i że kurczę, no nawet tak wyśmienity kierowca jak Lewis ma swoje słabe punkty, to jest jego słaby punkt. To, co jest ciekawe, to że to był trzeci wyścig, który powinniśmy wygrać Mercedes, realnie. Bo w Australii stracili zwycięstwo ze względu na złe kalkulacje. W Bahrajnie stracili zwycięstwo znowu ze względu na złe kalkulacje, to sami przyznali, że za późno kazali Valtteriemu naciskać. Być może też liczyli, że tak jak Lewis by to zrobił, że Valtteri jednak wyprzedzi. No ale cały czas, źle skalkulowany. No i teraz w tym wyścigu fakt jest taki, że tak naprawdę Ferrari i Vettel najbardziej zdobyli zwycięstwo, ale zaraz to powiem. Natomiast no, ponieważ sytuacja po starcie się uklarowała tak, jak się uklarowała, to gdyby nie było safety cara, wygrałby Bottas, a safety carem powinien był wygrać Lewis. Dlaczego? Dlatego, że no, nie zdziwiło, że tylko Red Bull się zdecydował na pit stop i to podwójny. Zresztą to zrobili dwa świetne pit stopy, że dwa auta z rzędu. Jeden wjeżdżał i wjeżdżał i od razu wjeżdżał, drugi zmienił opony. Wyśmienicie ogarnęli te pistopy, w ogóle mega szacun dla Red Bulla. Być może jednak to jest faktycznie najlepszy zespół Formuły 1, tak się czasami zastanawiam, czy to jest Mercedes, czy Red Bull, czy może Ferrari, ale jednak no, operacyjnie, gdy mieli lepszy silnik, to myślę, że jednak by wszystkich pozamiętali. No, w każdym razie jak Red Bull jak jedyny w czołówce się na to zdecydował i Hamilton jedzie za samochodem bezpieczeństwa i no Hamilton, kurde, mega kocur, tak? To facet, który czuje wyścig, doskonale je zna i tak sobie jedzie i mówi, czy mi się chłopaki wydaje przez radio, czy wokół jest kilku kolesi, którzy mają nowe opony. I on już wie, że będzie miał przerąbane w tym momencie. I to jest taka cicha, ukryta pretensja do zespołu, że go nie ściągnęli. Fakt jest taki, że było bardzo mało czasu na to, tak? No bo to akurat tak się złożyło, że na przykład Bottas nie miał szansy zjechać na pit stop, kiedy padła decyzja o safety carze. Natomiast to też można było antycypować, ale to nieważne, tak? Łatwo sobie teraz mówić w samochodzie po wyścigu, a trudniej reagować jest na żywo, kiedy ma się pół sekundy na decyzję, tak? Więc oczywiście tutaj ja nikogo nie pouczam, tylko zwracam uwagę na pewne rzeczy. No w każdym razie, jeżeli nie Bottas, no to Lewis powinien dostać nowe opony. Ja i wątpię, żeby na nowych oponach
Lewis był wolniejszy od Red Bulli na nowych oponach. Raczej by on wtedy jechał o zwycięstwo. Tak więc no tutaj ewidentnie mamy trzy wyścigi, które powinien był wygrać Mercedes, pomimo tego, że ostatnio w kwalifikacjach, a szczególnie w Chinach, te pół sekundy to była miażdżąca strata. To jednak w trybie wyścigowym wychodzi na to, że radzą sobie doskonale, więc mieliśmy tak trzeci wyścig, którego Mercedes nie wygrał. Wygrał za to Red Bull. Dobra, przejdźmy do naszego Maxa, no bo wiecie, ja jestem wielkim fanem Maxa i od dawna wam piszę i dowodzę, od dawna, że to jest talent po prostu absolutnie wybitny, od samego początku, kiedy zaczął rozstawiać bezczelnie innych kierowców po to, że jakby w ogóle bez żadnych kompleksów, mimo tego, że dzieciak ciągle. I to mi się strasznie podobało i także jego arogancja nie tylko na torze, jak jeździ, ale także ta arogancja. Mówię pozytywnie o arogancji, bo kierowca musi mieć taki, jak on, sportowiec, jakiś stopień arogancji, wiary w siebie i po prostu wiedzieć, że I know my shit, wiem, że jak coś robię, to robię to dobrze, bo inaczej nie będzie tak jeździł po prostu. No, nawet jak się myli, to on potrzebuje tego uczucia, tego wsparcia sobie wewnętrznego, żeby takie rzeczy robić, więc ona mi się strasznie podobała i też bardzo przed kamerami, natomiast no, już mamy taką tendencję, że no tak, no, król jest nagi, nie? Można powiedzieć ostatecznie, że no, statystyka pokazuje, że na tyle i tyle wyścigów, tyle i tyle problemów miał Max. Dziwnych przygód, zresztą pokazał się w necie to zdjęcie, na którym trzyma tablicę i są numery kierowców, których już zdążył wywalić z toru, łącznie z własnym kolegą z ekipy. Jeszcze tych kierowców, numery których ma do ściągnięcia, tam był Bottas, zdaje się, z tego co pamiętam, jeśli nie pamiętam, to nie wiem, czy kim jego jeszcze nie ściągnął. No w każdym razie, tak, to wszystko fajne i zabawne, natomiast no, się zaczyna takie pytanie, czy, no dobra, no to na ile dobry jest ten Max w takim razie? Tutaj FIA wysunęło taki rodzaj miękkiego ultimatum, tak, że będą się mu coraz mocniej przyglądać. Dostał teraz 2 punkty i tylko 10 sekund, kara była bardzo słaba. No, 2 punkty trochę trudniejsze za kolizję z Vettelem. Natomiast no, zaraz do tego przejdziemy, bo najpierw chcę przejść przez te przypadki Maxa. Włania się sytuacja, kiedy jesteśmy po neutralizacji, po restarcie. Oba Red Bulle mają świeże opony. Max jest tym, który idzie z przodu, więc on ma większą szansę na zwycięstwo. Po prostu on jest teraz liderem Red Bulla i on powinien był ten wyścig wygrać. Tymczasem Max co robi? Bardzo ładnie walczy z Lewisem i nagle podejmuje na niego atak, idąc od zewnętrznej w takim płytkim prawym łuku, zaraz kiedy jest przejście do prawego. I teraz naprawdę mocno się zastanawiam, jak ocenić ten manewr, bo z jednej strony no super szacunek dla Maxa, że ma takie jaje i taką determinację, że czując tę większą przyczepność po zewnętrznej, w takim miejscu cały czas idzie kurde po oporze i chce Hamiltona wyprzedzić. No wow, z drugiej strony, no moi mini, jestem absolutnie na 1000000% przekonany, że Hamilton go widział, że wiedział, co robi Max. Jestem absolutnie przekonany, że Hamilton specjalnie go nastraszył i wysadził go z toru. I co najważniejsze, jestem absolutnie przekonany, że miał 100% racji. Tak trzeba było zrobić, bo kurde, jakby dał się tak objechać w tej sytuacji dzieciakowi, komukolwiek, to byłby frajerem, nie? To po prostu takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. To był ten moment, to co Bottas znowu z Ricardo. Kiedy trzeba pokazać, że dobra, albo się bijemy, trudno, ale że pewnych rzeczy za mną chłopie nie zrobi. Zresztą podobnie moim zdaniem chciał zrobić w Bahrainie tak naprawdę, tylko w Bahrainie gorzej wyszło. No tu miał ewidentnie 100% racji i wielki szacunek dla Lewisa za jego jaja i za to, że to wykonał i że pokazał młodemu, że sorry stary, ale ja rozumiem, że tak, ty możesz prowadzić dużo różnych rzeczy, ale pewne numery nie przejdą, nie? I to było za grube. No i w związku z tym Max spadł za Ricardo i Ricardo pokazał, jak mężczyźni jeżdżą po torze, tak? Jak to się po prostu załatwia, kiedy jest się dojrzałym kierowcą, który zajebiście wyprzedza, najlepiej Formuły 1 prawdopodobnie. I Ricardo pojechał i wziął sobie to zwycięstwo podarowane przez Maxa. Natomiast druga akcja z Vettelem znowu, uderzenie w bok samochodu Sebastiana, wysadzenie go z toru. Sebastian nie mógł nic zrobić, on po prostu zostawił mu dużo miejsca. On mówił i wierzę mu, że nawet nie chciał się za bardzo bronić, bo wiedział, że ich przewaga jest tak duża, że nie było sensu. I mimo tego, bum, dostał strzała i obrócił się z powodu Maxa. To była kolejna akcja, tak? Bo mieliśmy już w Australii spin na początku wyścigu, no to tam zrzucono, że ja w to wierzę, tak? Że coś tam było nie tak z samochodem, że był zbyt nasterowny, okej. Okay. Chociaż jest to też trochę wymówka. W Bahrajnie mieliśmy ten rozwalenie samochodu w kwalifikacjach, tak? Q1. Znowu na tarce, kiedy no, on twierdzi, że dostał dodatkowych 150 koni mocy, Renault twierdzi, że wszystko działało tak, jak powinno. I szczerze mówiąc, jakby zestawiając wypowiedzi ludzi od Renault, a to był Cyril, tak? Abitabu i Maxa, to nie chcę teraz ostrzygać, ale zdecydowanie bardziej wierzę w to, co mówi Max. Zdecydowanie, tak? Jakby jego słowa są mniej polityczne, o wiele bardziej się pokrywają z tym, co myśli, co sądzi. Nawet jeżeli nie zawsze z prawdą, to jednak z tym, co on czuje.
i co uważa, więc no tutaj nie będę oceniał, kto mówił prawdę. Fakt jest taki, że ostatecznie Max wywalił, tak? Z toru rozwalił samochód i stracił szansę na dobrą pozycję. No i mieliśmy potem zderzenie z Lewisem, w którym jeszcze raz potwierdzam, podkreślam, to był incydent wyścigowy, obaj kierowcy ponoszą równą odpowiedzialność, natomiast no, generalnie Max powiózł trochę za bardzo Lewisa do krawędzi, bardzo ładnie Ricardo temu opowiadał, że był zbyt chciwy, że i tak miał tę pozycję. No Lewis zdecydował się, że no jednak nie będzie sobie wyjeżdżał na tarkę głębiej, tylko po prostu skręci i go pyrgnie tym przednim kołem. To jest też oczywiście nie tak, że sobie jedzie i... Ciekawe, no co ją zrobić? Tylko po prostu ma ułamek sekundy na decyzję. Powiedział to, co mu dyktuje jego instynkt wyścigowy, który go zaprowadził do 4 tytułów Mistrza Świata i się troci. No w każdym razie, tak czy inaczej, niezależnie czyja wina, mamy kolejny wypadek Maxa. I teraz tutaj spotkałem takie oceny, dość brutalne, że tutaj, że to drugi Maldonado, albo że jak grożą. Nie, absolutnie nie mogę się z tym zgodzić. To są naprawdę duże różnice między tymi wpadkami Maxa, a tymi wpadkami, jakie mieli Maldonado. Z podkreśleniem, że Maldonado był pod wieloma względami bardzo dobrym kierowcą i wygrał wyścig on merit, jak namawiają, po prostu. Poprzez najlepsze tempo, wykorzystując samochód. Wyjechał i wygrał i zasłużył na to zwycięstwo. Czy Grażon, który ma wiele bliżej do Maldonado niż Maxowi. Otóż te przypadki Maldonado czy Grażona mi się kojarzą z takim utworem Depeche Mode, Wrong. Zajebisty utwór, jeszcze lepszy teledysk. Tak, I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong rhyme. Tak, czy byłem w złym miejscu, w złym czasie, ze złego powodu i jeszcze ze złym, tak, w złym wierszu. I to są ich przypadki, po prostu totalnie wszystko w tych ich przygodach jest źle. Złe miejsce, zły czas, zła prędkość, złe oszacowanie sytuacji, jeb, rozpierducha, drzazgi latają. Maldonado i Grosjean. Max nie robi takich akcji. Max jak popełnia błędy i to najlepiej pokazał to Vettela, to są centymetry. Te centymetry, które pilnuje Ricardo i które są działają na jego korzyść, Max ciągle jeszcze się w to nie strzelił i on cały czas mu brakuje tych kilku jeszcze, żeby to skleić, więc to nie są znowu takie błędy, że tutaj w karbon lata na koło ryb, odpadają wszystkie 4 koła i tak, i wypadają wszystkie szyby, jakby to było w rajdówce. Bym się od razu kojarzył z tymi ocenami Roberta przybył w WRC, jakby Robert gubił wszystkie koła w każdym, a to też były często takie drobne błędy. To są drobne rzeczy, które musi skalibrować i z jednej strony, kiedy mówi Horner, że on nad tym, że on to garnie, tak, że on nad tym przysiądzie i się zorientuje, gdzie jest ta granica, to ja mu wierzę, bo Max jest wybitny. Z drugiej strony, jak Seb Vettel mówi, że jednak on nie jest już kierowcą takim, znaczy, pomimo wieku, kierowcą młodym Formuły 1, także już trochę pojeździł, Seb ma rację. Inna sprawa, że Seb w jego wieku to na to, że się ogarniał o wiele gorzej i moim zdaniem do dziś się ogarnia gorzej niż Max. No ale to taka, no, to znaczy jestem przekonany, że tak jest, no, ale to możemy dyskutować, natomiast tak czy inaczej separacja, jeżeli jest młodym kierowcą, mimo wszystko ta reakcja Vettela znowu, to jest kolejny punkt, mi się bardzo podoba, już na to zwracam uwagę. Od początku sezonu de facto, od tych konferencji z Lewisem w Australii i kolejnych, Seb się bardzo zmienił, stał się bardzo dojrzały i nagle, kiedy mamy sytuację taką, jaka zaszła z Verstappenem, zamiast skrzyczeć, co zrobi, jak to się stało, widzieliście, czarni, mówi, nie, z takim zimnym głosem słychać tego to wkurzenie, ale z takim zimnym, to nie wymaga komentarza i to jest zajebisty postęp, a drugi jest taki, że wychodzi z samochodu i też nie mówi, co ten kretyn zrobił, dzieciak tego, tylko mówi, tak, takie rzeczywiście jak się zdarzają, to, no, to nie było fajne, ale rewelacja, on zrobił ogromny postęp, tak, i ja nie trzymam kciuki, żeby tak dalej było, nie będę miał pretensji, się nie zdziwię, jeśli kiedyś to znowu puści i nagle znowu z niego wyskoczy, bo tak jest jego natura, natomiast ten postęp, jaki zrobił w tym zaciskaniu zębów i życiu z tym po prostu, co się wydarzyło, akceptacji, to jest ogromny szacunek dla Vettela. Jest to naprawdę wybitny sportowiec, nawet jeżeli nie jest najlepszym kierowcą Formuły 1, a moim zdaniem nie jest i nigdy nie był, ale różnice są takie, tak, między najlepszym a tym najlepszym, a ciut, to są ułamki sekund. Czy właśnie te decyzje, to cały czas jest absolutnie wybitnym sportowcem, który po prostu robi kolejne postępy i w tym wieku, w jakim jest. No, wygląda na to, że uparł się z takim problemem, który w zeszłym roku mógł go kosztować tytuł, a na przykład Lewis Hamilton ten problem ma, co pokazują właśnie te takie słabsze wyniki, kiedy nie idzie tak dobrze, jak powinno. Jeszcze na koniec tego wątku to jest interesujące, że Max dostał 10 sekund kary, więc de facto jeszcze bardziej został ukarany Vettel, bo gdyby nie dostał tych 10 sekund, to byłby przed Hamiltonem na 4. pozycji, a ponieważ dostał 10 sekund, to Hamilton wszedł wyżej i z tego się wydaje chyba też Ferrari przez to spadło w klasyfikacji konstruktorów, więc tak, taki świetnie, świetnie dobrana kara, tak żeby jeszcze było lepiej Vettelowi. Żeby to najbardziej poszkodowany, no wiadomo, nie po to się kara kierowcy, żeby poszkodowany miał lepiej, natomiast no generalnie rzecz biorąc jest to takie, tak,
To jest zabawne, że w wyniku kary, ukarania Verstappena Vettel miał i Ferrari mieli jeszcze gorzej. A skoro już mówimy o Ferrari, dziwne to było, dlatego że w kwalifikacjach faktycznie coś znaleźli. Jak dostroi auto idealnie, no to mamy znowu pole position, znowu Vettela, nie? Kiedy wydawało się, że Raikkonen będzie najszybszy, nagle w trzecim sektorze, tam gdzie są te proste, długie, prawda? I tam w trzecim sektorze nie trzeba za dużo kręcić kierownicą. Raikkonen traci to pole position i mówi, że nie do końca wie dlaczego. Ja nie mówię, że on coś tutaj sugeruje, natomiast ewidentnie jest zdziwiony. Jeżeli on jest zdziwiony, bo nie popełnił większego błędu, jest szybszy w dwóch pierwszych sektorach, ma różowe, a w trzecim sektorze, w którym są tylko długie, proste, i on nie spieprzył żadnego z nawrotów, czy zakrętów, on traci w tym trzecim sektorze, to kurde, nie chcę iść dalej, ale jest to dziwne, tak? Jest to, na pewno trzeba się tak drapać po głowie i zastanawiać, jak to jest możliwe, że akurat w tym miejscu, może miał więcej skrzydła, dajmy na to, tak? I miał więcej prędkości w tych krętych sekcjach, ale stracił na prostych, właśnie tych długich w ostatnim sektorze, dlatego że miał większe dociski, większe opory, tak? Takie może być rozwiązanie, tutaj nie robię jakichś teorii spiskowych, ale może, ale nie musi. Myślę, że to wiedzą tylko w Ferrari. W każdym razie, tak czy inaczej, oni spieprzyli ten wyścig. Sam Vettel w pierwszym zakręcie. Znowu, ja teraz go nie oceniam, nie mówię, że ja na twoim jego miejscu, bo to kretyńskie, nie jestem kierowcą Formuły 1. Nie może tak mówić, ja w ogóle nie, także w życiu co do innych osób nie powinno się mówić, że ja na jego miejscu, bo my nie jesteśmy na ich miejscu. Natomiast generalnie patrzymy na fakty i są takie, że Vettel tym swoim firmowym manewrem do przycięcia do ostrego pozbawił się prowadzenia w dalszej konsekwencji, dlatego że tak przyciął Kimiego, że Kimi musiał bardzo mocno zwolnić przed pierwszym zakrętem i po prostu otworzył drogę w Bottasowi, pewnie tylko jeszcze czerwony dywanik, rozumiem, proszę bardzo, Valtteri, drugie miejsce dla Ciebie. W związku z tym na tyłku usiadł mu Mercedes, okazało się, że który miał świetne tempo, kiedy było cieplej niż tak, bo też temperatura się zmieniła, to było ważne, o wiele lepsze tempo w tej lepszej wyższej temperaturze i w tempie wyścigowym, i Bottas myślał na dupie, elegancko, czekając tak na pit stop i potem klasyczne podcięcie przez Mercedesa, co było z kolei błędem Ferrari już. Gdyby Vettel nie wywiózł tak Raikkonena, być może jechaliby na pozycji 1-2, więc Raikkonen chroniłby mu dupę, nie byłoby ucięcia. Więc to jest jego udział. A drugi Ferrari. Moim zdaniem Ferrari tak bardzo się obawia Mercedesa, że nie chce jechać własnej strategii wyścigu, bo oni pamiętają, że cudem nie przegrali wyścigu w Bahrajnie po tym, jak Mercedes ich wycwanił ze strategią, tak? I oni zaplanowali dwa pit stopa, Mercedes boom. Co zresztą do przewidzenia w pewnym momencie. Jedziemy do końca jeden stint i prawie na tym wygrał. Naprawdę dużo szczęścia mieli, że nie wygrali. Więc tutaj popełnił błąd w Bahrajnie taki szkolny, klasyczny, znowu czekając na to, co zrobi Mercedes, moim zdaniem. Bo mogą rządzić w kwalifikacjach, ale wyścigu boją się na tyle, że nie jadą własnego wyścigu, nie grają własnej gry, tylko patrzą na to, co zrobią inni. To jest też samo charakterystyczne. To znaczy, że nie jest tak źle, że nawet jak Ferrari włoży pół sekundy wszystkim w kwalifikacjach, to jeszcze nie znaczy, że rozłoży ich na opadki wyścigu. Dobry prognostyk na kolejnym, na dalszą część sezonu. Jedną z rzeczy, które jakby usadziły Vettela przy tym pocięciu, to był fakt, że pisto był wolny, a pisto był wolny dlatego, że coś ewidentnie jest nie tak. Oni naprawili ten system niby, że taki, że teraz nie będzie możliwe rozjechanie mechanika, jak pokazuje, że koło jest niedokręcone. Trzymajmy kciuki. Natomiast cały czas, no moim zdaniem, gdzieś tam na kontakcie nakrętka, klucz, nakrętka, gwint, koła jest jakiś problem i oni musieli ten pistol wykonać wolno, żeby mieć gwarancję, że Vettel wyjedzie z dokręconymi kołami. Tutaj coś jest nie tak. A propos jeszcze na tych pistolów, bo takie ciekawe cytaty, Günther Steiner chyba powiedział, że ten element ryzyka musi być też w pistopach. No, powiem szczerze, element ryzyka i niepewności powinien być wszędzie, natomiast w momencie, kiedy mamy pit lane, w której stoją dziesiątki osób na stanowiskach, tam jest kilkaset osób stoi gdzieś i każda może dostać kołem, który waży ponad 200 kg. Więc tak, to koło jak zejdzie z obręczy i sobie pojedzie, no to ono może literalnie utłuc człowieka. I to jest, w tym miejscu nie może być miejsca na taki błąd. Absolutnie, bo to po prostu mówimy o ludzkim życiu, o takim bezpośrednim zagrożeniu, bardzo głupim i trywialnym, tak? To trzeba poprawić, to akurat w tym jednym elemencie powinno się pilnować, żeby tego nie było. Moim zdaniem przy obecnych zabezpieczeniach, to nawet kiedy było tych kilka sytuacji, że się trochę rozlało paliwa i auto się zapaliło, no wiadomo, że tam powiedzmy z Verstappenem, nie z Maxem, tylko z Jossem Verstappenem w 1994 roku, jak nie widzieliście, zobaczcie, no to aż tak to nie, tam wtedy po prostu kula ognia walnęła, oglądałem ten wyścig na żywo i byłem przerażony, to tak to nie, natomiast tam jak się jakaś mała rozlewka zdarzyła, coś tam wybuchnęło nawet bardziej dramatycznie. Schumacher miał taką sytuację w Austrii, chyba wygrał wyścig po takiej przygodzie,
Robert miał chyba też, że troszeczkę mu się tam przepaliło. No, to takie rzeczy są mniej niebezpieczne, bo tam zaraz tutaj obok stali strażacy i też osoby z zespołów z gaśnicami. Są znacznie mniej niebezpieczne niż moment, kiedy z samochodu odpada koło, które waży ponad 200 kg grubo i po prostu sobie zapieprza i może trafić każdego wszędzie. Tak więc nie zgadzam się, podczas pistopów nie chcemy tego ryzyka i niepewności. A jeśli chodzi właśnie o te pistopy, no to jeszcze raz Red Bull to, co odsadził nie tylko ze strategią, czyli z reakcjami na sytuację bieżącą, ale także na egzekucję tych pitstopów, rewelacja. Naprawdę, wbija jeden kierowca, szczególnie podczas pierwszej serii. Trach, zmiana opon, wyjeżdża i już mechanicy biorą nowe koła i w tym momencie trach, staje drugi, tr, wyjeżdża, dziękujemy, do widzenia. Tak to się robi w Formule 1. Red Bull, rewelacja, jeśli chodzi o pitstopy. I na koniec jeszcze parę słów. Była ta sytuacja. Leclerc walnął spina znowu. Wiecie, że ostatnio tam nic nie mówiąc Leclercowi, ale jednak no, forsuje cały czas to przekonanie od lat tak naprawdę. Na przykładzie Leclerca, że nie możemy mianować ludzi przyszłymi wielokrotnymi mistrzami świata, dopóki nie zobaczymy ich w akcji Formuły 1. I Leclerc to potwierdzał i pozwolił sobie dać komend, że co innego Gasly. I teraz potem Gasly przywalił Fairplaya, co jest nauczką dla mnie z kolei. Nie no, bez przesady, trzeba po prostu mówić to, co się myśli, natomiast generalnie tak, trzeba te, czasami też przehamować z tym entuzjazmem, to nie przekreśla tego, co Hartley zrobił dotychczas, a szczególnie tego, co zrobił Bahrain, pojechał rewelacyjny wyścig jeszcze raz, po prostu, i to była w ogromnej mierze jego zasługa, natomiast to pokazuje, że ciągle, to są młodzi kierowcy, tam mogą być różne numery, obaj byli doświadczeni i to było nieporozumienie między Hartleyem a Gastym. Ostatecznie tak czy inaczej była to wina Piera. To uderzenie. No ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. I to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie Grand Prix Chin, za które Wam bardzo dziękuję. I co? Myślę, że niedługo znowu się widzimy, bo na pewno będzie się działo. A, okej, jeszcze. Przepraszam. No trzeba powiedzieć coś o naszych. Bardzo dobry start Lance'a Strolla. No i tak, dojazd do mety na 14 pozycji przed 15 Sergiem Sirotkiem. Fajnie, że tam kilku kierowców przyjechał za nim, szczególnie Romain Grosjean, który ostatnio jakoś nie błyszczy. No tak, natomiast no dobrze, że już nie byli ostatni, ale sytuacja ciągle niskolorowa, więc zobaczymy, czy się będzie tak wahało znowu, że jak pojedziemy na kolejny tor, to coś może pójść w górę, podskoczyć, albo no, Azerbejdżan jest nietypowy, jest torem ulicznym, czyli bardziej zbliżonym, bardzo umownie, to mówimy, ale bardziej zbliżonym do w Australii, do Melbourne. No i też tam są te bardzo, bardzo długie proste, ujazd ma silnik Mercedesa, więc to było ich jakby fundament ich siły przez te lata. Teraz, kiedy Mercedes już nie jest tak mocno na tle rywali, to już nie jest aż tak duży atut, natomiast ciągle tam na tych prostych coś pojadą, więc jeżeli będą w stanie wyciągnąć. Bo też pamiętajmy, że nie wyciągali full mocy z tych silników. To jest kwestia, tam myślę, że są kwestie chłodzenia między innymi w to zaangażowane w ten problem. No tak, ale może na tych prostych chociaż się uda coś lepszego wyjeździć właśnie na torze ulicznym coś tam znowu podskoczą. Natomiast no jeszcze raz, przypuszczam, że takiej pierwszej poprawy i trzymamy za to kciuki, to w Hiszpanii trzeba oczekiwać, bo to będzie ten moment, kiedy będzie można wprowadzić większe pakiety i zareagować na problemy, które być może zostały zauważone już w Hiszpanii na testach, a być może zostały potwierdzone dopiero w Australii i trzeba było czasu na to, żeby je po ich identyfikacji, żeby nie identyfikacji, po tym jak zespół wierzył, że faktycznie coś jest nie tak, można je naprawić dopiero na Hiszpanię. Tak więc tam jest główna nadzieja dla Williamsa, a co? A na razie jest jaki jest, takie życie. Dzięki wielkie jeszcze raz za to spotkanie i do zobaczenia na kolejnym vlogu.